azot to główny składnik powietrza. Jest go w powietrzu, którym oddychamy, 78%. Nadmucham balon powietrzem. Zatem można założyć, że również w tym baloniku mamy 78% azotu. Co się stanie, jak powietrze z głównym składnikiem azotem w postaci gazu zanurzymy w głównym składniku powietrza, azocie, ale ciekłym. Ciekły azot, temperatura minus 196 stopni. Sprawdzamy. I otrzymaliśmy parówki. Co się stało? No na pewno schłodziliśmy balon. Ten lateks, z którego zrobiona jest guma, zrobił się zimny. I na pewno schłodziliśmy także powietrze, które znajduje się we wnętrzu tego balonika. Efekt jest taki, że nasz balon zrobił się strasznie mały, się skurczył. Pytanie, czy nadal zawiera w sobie powietrze, czy może przez tą pozginaną gumę balonową gdzieś to powietrze uciekło. Zanim sprawdzimy, czy w środku znajduje się jeszcze powietrze, to może bym resztę tych balonów powkładał. Na razie mamy efekt ten sam. Balon się skurczył. Czerwony. Pamiętacie, ile już balonów włożyłem do środka? Podpowiedź jest w tej górnej kamerze. Trzeszczy strasznie. To coś mi się zdaje, że ta guma balonowa, lateks, zrobił się bardzo kruchy pod wpływem niskiej temperatury. No a jak jest coś kruchego, to łatwo jest to coś pokruszyć i może przez ten pokruszony fragment gumy z balonika wydostało się powietrze. Albo, co też nie jest wykluczone, skoro azot w temperaturze minus 196 stopni powinien się skroplić, czyli zamienić z gazu w ciecz, to może to powietrze nadal znajduje się w tych balonikach, tylko jest ciekłe, a ciecz zajmuje mniej miejsca niż gaz. Żeby rozwiać moje i mam nadzieję wasze wątpliwości, nie pozostaje mi nic innego, jak trzymając cały czas okulary na nosie, wyciągnąć balony z ciekłego azotu. Już chyba wiemy, jaka jest poprawna odpowiedź na pytanie, które padło przed chwilą. W tych balonikach cały czas powietrze było. Teraz po wyciągnięciu powietrze, które w balonikach się skropliło, rozprężyło się, zamieniło się z powrotem w gaz, a ten gaz przyjął większą objętość niż ciecz. Swoją drogą to bardzo ważne w fizyce i chemii spostrzeżenie, bo temperatura, objętość i ciśnienie gazu są ze sobą ściśle powiązane. Kiedy na przykład, tak jak tutaj miało miejsce, ciśnienie jest stałe, no, można założyć, że podczas tego eksperymentu ciśnienie atmosferyczne się nie zmieniło, to zmieniały się tutaj dwa parametry gazu. W zasadzie my zmienialiśmy jeden, a ten drugi jakby się zmieniał sam. Zmienialiśmy temperaturę. Ogrzane do temperatury pokojowej powietrze w tych balonikach schłodziliśmy w ciekłym azocie, co spowodowało zmianę objętości. Kiedy balon wyjęliśmy z ciekłego azotu, to skroplone w nim powietrze zamieniło się w gaz, a następnie ten gaz zwiększał swoją objętość, bo rosła temperatura. Balon przyjął swój pierwotny kształt. Jak widać, proces jest odwracalny. Powietrze, które przed chwilą w tym czerwonym baloniku było skroplone, zamieniło się w gaz, kiedy wyjęliśmy ten balon. Teraz ponownie zamieniłem powietrze w tym baloniku w ciecz i mam nadzieję,
że za chwileczkę ten balonik z powrotem odzyska swój kształt. Trochę to wygląda tak, jakbyśmy te balony przez chwilę ożywili i wiją się jak dżdżownice po deszczu.